Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 57. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 37, wersety od 12 do 26. Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny i zgrzyta na niego zębami. Pan śmieje się z niego, bo widzi, że jego dzień nadchodzi. Występni dobywają miecza, łuk swój napinają, by powalić biedaka i nieszczęśliwego, by zabić tych, których droga jest prosta. Ich miecz przeszyje własne ich serca, a ich łuki zostaną złamane. Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwo występnych, bo ramiona występnych będą połamane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje. Pan zna dni ludzi bez zarzutu, a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki. W czasie klęski nie zaznają wstydu, a w dniach głodu będą syci. Występni natomiast wyginą. Wrogowie Pana jak krasa łąk zwiędną, jak dym się rozwieją. Występny pożycza, ale nie zwraca, a sprawiedliwy lituje się i obdarza. Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię, przeklęci przez Niego zostaną wytraceni. Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie. A choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje. Byłem dzieckiem i jestem już starcem, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu, ani potomstwa jego, by o chleb żebrało. Lituje się on w każdym czasie i pożycza. Potomstwo jego stanie się błogosławieństwem. Rozdziały 32 i 33 Księgi Liczb podkreślają ważność wspólnoty i odpowiedzialności wśród Izraelitów, jak również ciągłą opiekę Boga nad swoim ludem przez cały okres ich wędrówki i przygotowania do wejścia do ziemi obiecanej. Zawierają ważne lekcje dotyczące posłuszeństwa, wiary i konsekwencji niewierności oraz pokazują, jak przeszłe decyzje wpływają na przyszłość. Rubenici i Gadyci posiadali liczne i bardzo duże stada. Gdy ujrzeli krainę Jezer i Gilead, uznali, że ta okolica nadaje się bardzo do hodowli bydła. Podeszli więc i tak mówili do Mojżesza, kapłana Eleazara i książąt społeczności. Atarot, Dibon, Jazer i Nimra, Heszbon, Eleale, Sibma, Nebo i Beon. Kraj, który Pan poddał społeczności Izraela, nadaje się szczególnie do hodowli bydła, a Twoi słudzy posiadają wiele bydła. I mówili, jeśli darzysz nas życzliwością, oddaj tę krainę w posiadanie sługom swoim. Nie prowadź nas przez Jordan. Mojżesz odpowiedział Gadytom i Rubenitom. Jakże to? Wasi bracia ruszą do walki, a wy chcecie tu spokojnie pozostać? Czemu odbieracie Izraelitom odwagę wejścia do kraju, który im dał Pan? Tak postępowali już przodkowie wasi, gdy ich z Kadesz Barnea wysłałem na rozpoznanie kraju. Dotarli aż do doliny Eszkol i zbadali kraj. Potem jednak odebrali Izraelitom odwagę do tego stopnia, że już nie chcieli iść do kraju, który im Pan przyobiecał. Tego dnia zapłonął Pan gniewem i przysiągł. Mężowie, którzy wyszli z Egiptu w wieku od 20 lat wzwyż, nie zobaczą kraju, który poprzysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Nie okazali mi bowiem pełnego posłuszeństwa. Oprócz Kaleba, syna Jefunnego Kenizzyty, i Jozuego, syna Nuna, którzy okazali Panu pełne posłuszeństwo. Wtedy rozgniewał się Pan na Izraela i sprawił, że błąkał się on po pustyni przez 40 lat, póki nie wymarło pokolenie, które uczyniło to, co jest złe w oczach Pana. A teraz stanęliście zamiast przodków waszych jako grzeszne potomstwo, by spotęgować gniew Pana przeciw Izraelowi. Gdy mu się znowu sprzeciwicie, pozostawi was dalej na pustyni i wy będziecie winni zguby całego ludu. Oni zaś przybliżyli się do niego i rzekli:
Tu zbudujemy zagrody dla naszych stad i osiedla dla naszych rodzin. My jednak sami chcemy iść śpiesznie na czele Izraelitów, póki ich nie wprowadzimy na miejsce zamieszkania. Tymczasem rodziny nasze pozostaną zabezpieczone w umocnionych miastach ze względu na mieszkańców tego kraju. Nie powrócimy jednak do swoich rodzin tak długo, póki każdy z Izraelitów nie otrzyma swego dziedzictwa. A my nie weźmiemy żadnego dziedzictwa z tamtej strony Jordanu i dalej, gdyż nasze posiadłości znajdują się tu, na wschód od Jordanu. Mojżesz odpowiedział im: gdy postąpicie tak, jak powiedzieliście, gdy będziecie wobec Pana gotowi do walki i gdy wszyscy spośród was zdolni do walki przejdą Jordan w obecności Pana, aż On wypędzi przed sobą wszystkich nieprzyjaciół swoich, i gdy wówczas dopiero powrócicie, kiedy cały kraj będzie poddany Panu, wypełnicie swój obowiązek względem Pana i Izraela. Kraj ten będzie waszą własnością wobec Pana. Gdybyście jednak nie wykonali tego, zgrzeszycie wobec Pana i wiedzcie, że grzech wasz dosięgnie was. Budujcie więc miasta dla rodzin waszych i zagrody dla waszych stad, ale spełnijcie również to, co przyrzekliście swymi ustami. Gadyci i Rubenici oświadczyli Mojżeszowi: słudzy twoi spełnią to, co nasz Pan nakazał. Nasze dzieci, żony, nasze trzody i całe bydło pozostaną tu w miastach Gileadu. Słudzy twoi jednak, wszyscy zdolni do walki, pociągną w obecności Pana na wojnę, jakeś to ty, nasz Panie, powiedział. Wydał więc Mojżesz rozporządzenie kapłanowi Eleazarowi, Jozuemu, synowi Nuna i głowom rodów pokoleń izraelskich. Rzekł do nich Mojżesz: gdy wszyscy Gadyci i Rubenici zdolni do walki ruszą z wami w obecności Pana przez Jordan na wojnę i ziemia zostanie przez was podbita, dajcie im w posiadanie krainę Gilead. Jeśli by jednak wojownicy nie ruszyli z wami, otrzymają posiadłość pomiędzy wami w ziemi Kanaan. Gadyci i Rubenici odrzekli na to: uczynimy tak, jak Pan przykazał sługom twoim. My, wojownicy, ruszymy w obecności Pana do ziemi Kanaan, a posiadłości nasze zostaną wtedy z tej strony Jordanu. Dał więc Mojżesz Gadytom, Rubenitom i połowie pokolenia Manassesa, syna Józefa, królestwo Sichona, króla Amorytów, oraz królestwo Oga, króla Baszanu, ziemię i miasta z ich okręgami, jak również miasta okoliczne kraju. Odbudowali więc Gadyci Dibon, Atarot i Aroer, następnie Atrot-Szofan, Jazer i Jogbocha, Bet-Nimra i Bet-Haran, miasta obronne, a także zagrody dla stad. Rubenici odbudowali Heszbon, Eleale i Kirjataim, następnie Nebo, Baal-Meon ze zmianą nazwy oraz Sibma i nadali nazwy miastom, które odbudowali. Potomkowie Makira, syna Manassesa, ruszyli do Gileadu, zdobyli go i wypędzili Amorytów, którzy tam mieszkali. Oddał więc Mojżesz Gilead Makirowi, synowi Manassesa. On zaś tam się osiedlił. Również Jair, syn Manassesa, wyruszył i zajął wsie Amorytów i nazwał je osiedlami Jaira. W końcu wyruszył Nobach, zdobył Kenat z przynależnymi doń miastami i nazwał je swoim własnym imieniem – Nobach. Oto miejsca postoju Izraelitów, którzy swoimi oddziałami wojskowymi wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza i Aarona. Mojżesz zapisywał na rozkaz Pana miejsca, skąd rozpoczynał się dalszy ciąg pochodu. Takie to są owe miejsca postojów, z których ruszali dalej. W pierwszym miesiącu wyruszyli z Ramzes. Był to 15 dzień pierwszego miesiąca, nazajutrz po święcie Paschy, gdy Izraelici wyszli swobodnie na oczach wszystkich Egipcjan. A Egipcjanie w tym czasie grzebali wszystkich swoich pierworodnych, zabitych przez Pana. Pan dokonał sądu również nad ich bogami. Ruszyli więc Izraelici z Ramses i rozbili obóz w Sukkot. Z Sukkot ruszyli dalej i rozbili obóz w Etam, które jest położone na skraju pustyni. Następnie ruszyli z Etam i skierowali się do Pi-Hahirot, położonego obok Baal-Sefon, i rozbili obóz przed Migdol. Wyruszyli spod
Pi Hahirot przeszli przez środek morza ku pustyni i po 3 dniach drogi przez pustynię rozbili obóz w Mara. Wyruszyli z Mara, przybyli do Elim. W Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 palm, rozbili obóz. Wyruszywszy z Elim, rozbili obóz nad Morzem Czerwonym. Od Morza Czerwonego wyruszyli i rozbili obóz na pustyni Sin. Wyruszyli z pustyni Sin i rozbili obóz w Dowka. Wyruszyli z Dowka i rozbili obóz w Alusz. Wyruszyli z Alusz i rozbili obóz w Refidim. Tam zabrakło ludowi wody do picia. Wyruszyli z Refidim i rozbili obóz na pustyni Synaj. Wyruszyli z pustyni Synaj i rozbili obóz w Kibrot Hattawa. Wyruszyli z Kibrot Hattawa i rozbili obóz w Haserot. Wyruszyli z Haserot i rozbili obóz w Ritma. Wyruszyli z Ritma i rozbili obóz w Rimmon Peres. Wyruszyli z Rimmon Peres i rozbili obóz w Libnie. Wyruszyli z Libny i rozbili obóz w Rissa. Wyruszyli z Rissa i rozbili obóz w Kehelata. Wyruszyli z Kehelata i rozbili obóz na górze Szafer. Wyruszyli od góry Szafer i rozbili obóz w Harada. Wyruszyli z Harada i rozbili obóz w Makelot. Wyruszyli z Makelot i rozbili obóz w Tachat. Wyruszyli z Tachat i rozbili obóz w Terach. Wyruszyli z Terach i rozbili obóz w Mitka. Wyruszyli z Mitka i rozbili obóz w Haszmona. Wyruszyli z Haszmona i rozbili obóz w Moserot. Wyruszyli z Moserot i rozbili obóz w Bene Jaakan. Wyruszyli z Bene Jaakan i rozbili obóz w Hor Hagidgad. Wyruszyli z Hor Hagidgad i rozbili obóz w Jotbata. Wyruszyli z Jotbata i rozbili obóz w Abrona. Wyruszyli z Abrona i rozbili obóz w Esjon Geber. Wyruszyli z Esjon Geber i rozbili obóz na pustyni Sin, czyli w Kadesz. Wyruszyli z Kadesz i rozbili obóz na górze Hor, na granicy ziemi Edomu. Stosownie do rozkazu Pana wstąpił kapłan Aaron na górę Hor i umarł tam w 40 roku po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, 1 dnia 5 miesiąca. Aaron liczył wówczas, gdy umarł na górze Hor, 123 lata. Król Aradu, położonego na południe od ziemi Kanaan, Kananejczyk, dowiedział się, że Izraelici nadciągają. Wyruszyli oni z góry Hor i rozbili obóz w Salmona. Wyruszyli z Salmona i rozbili obóz w Punon. Wyruszyli z Punon i rozbili obóz w Obot. Wyruszyli następnie z Obot i rozbili obóz w Ijehaabarim na granicy Moabu. Wyruszyli z Iim i rozbili obóz w Dibon-Gad. Wyruszyli z Dibon-Gad i rozbili obóz w Almon-Diblataim. Wyruszyli z Almon-Diblataim i rozbili obóz na górach Abarim naprzeciw Nebo. Wyruszyli z gór Abarim i rozbili obóz na stepach Moabu nad Jordanem naprzeciw Jerycha. Obozowali na stepach Moabu nad Jordanem między Bet-Hajeshimot i Abel-Shittim. Tak mówił Pan do Mojżesza na stepach Moabu naprzeciw Jerycha. To powiedz Izraelitom. Gdy przejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan, macie wypędzić wszystkich mieszkańców kraju przed sobą. Zniszczycie wszystkie wyobrażenia bogów, podobnie wszystkie posągi ulane z metalu, a wszystkie wyżyny spustoszycie. Weźmiecie następnie kraj w posiadanie i będziecie w nim mieszkali, albowiem ja dałem wam tę ziemię w posiadanie. Podzielicie losem ziemię jako dziedzictwo dla poszczególnych pokoleń. Temu, które ma więcej ludzi, dacie większe dziedzictwo, a temu, które ma mniej, mniejsze. Co komu losem przypadnie, to będzie do niego należało. Macie im według pokoleń przydzielić posiadłość. Jeśli jednak mieszkańców kraju nie wypędzicie przed sobą, będą ci, którzy pozostaną, jakby cierniami dla waszych oczu i kolcami dla waszych boków. Oni to będą was uciskać w kraju, gdzie zamieszkacie. Wtedy uczynię wam to, co im zamierzałem uczynić. Dotychczas czytaliśmy Ewangelię według świętego Mateusza.
Od dziś będziemy czytać synchronicznie wszystkie cztery Ewangelie opowiadające o wydarzeniach związanych z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Rozpoczynamy ten blok tematyczny od opowiadania o chorobie i śmierci Łazarza, przyjaciela Jezusa z Betanii. Przeczytajmy Ewangelię według świętego Jana, rozdział 11, wersety od 1 do 16. Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: czyż dzień nie liczy 12 godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduje się, że mnie tam nie było ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.